Dla wielu osób jesteśmy niewidzialni, brudni i śmierdzący. Dla nich jesteśmy zwykłymi ludźmi. Dzięki nim odzyskujemy godność. Tak mówią bezdomni, podopieczni Fundacji Ambulans Serca. Po godzinach pracy wolontariusze fundacji niosą pomoc tym, którzy przestali już wierzyć, że jeszcze ich coś dobrego spotka. Pomogli już setkom bezdomnym, teraz my możemy coś dla nich zrobić. Bez nowej karetki nie będą mogli docierać do swoich podopiecznych, dla których są ostatnią nadzieją. Ich wolontariat zaczyna się po południu. Wcześniej są studentami, informatykami, urzędnikami czy sprzedawcami. Każdy może zostać wolontariuszem. Zaczynają od schroniska na Żytni, potem jadą w miasto. Do każdego, kto tego potrzebuje. Stereotypy na temat osób w kryzysie bezdomności są. Myślę, że jeszcze wiele lat minie, zanim pozbędziemy się ich ze swojej głowy, ale też uważam, że obecna sytuacja na świecie, najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy w Polsce spowodowały, że staliśmy się jako ludzie bardziej wrażliwi na cierpienie drugiego człowieka, na jego los. Przypadkiem hobbystycznie robiłem kurs ratowniczy i wtedy wydarzyła się cała sytuacja z Ukrainą i dołączyłem na dworcu jako wolontariusz. Tam z kolei poznałem wolontariuszy właśnie z Ambulansu z Serca. No i tak dołączyłem, bo chciałem też praktykować i sam kurs jakby był dla mnie ciekawy, ale to co innego, kiedy jest pacjent, który no, coś go boli, coś chce i to jest też możliwość praktykowania. Jestem jednym z wolontariuszy i pomagam właśnie przy w sumie bardzo różnych rzeczach i przy patrolach i przy tych akcjach opatrunkowych stacjonarnych na patelni i w gabinecie. Jestem studentką 4. roku medycyny i jestem wolontariuszką Fundacji Ambulans Serca. Dlaczego? Dlaczego? Bo jest mi bliska misja tej fundacji. Na pewno jest stres, czy go dowieziemy zdrowego i w dobrym stanie zdrowia. To jest z jednej strony, z drugiej strony też jest stres, żeby nikam nie przeszkodził. Ale też jest radość, że możemy go zawieźć, że damy mu szansę przeżyć albo wyzdrowieć. Prawie wszyscy pacjenci, z którymi mamy do czynienia, oni nie są pacjentami zdrowymi zwykle. Oni mają już swoje lata, mają dużo różnych chorób przewlekłych. Każda interwencja to ogromne zaangażowanie. To nie tylko pomoc medyczna, ale też rozmowa, zrozumienie, przyjazna dłoń. Leje się z tej nogi strasznie. Leje się? Tak. To jest chyba płyn surowiczy. Ale no możliwe. A skąd się leje? Teraz tak, tutaj jakby zaczęło krwawić. Tylko proszę tak delikatnie, bo się zmuszę. Będę się starał jak najdelikatniej. Po 10 latach pracy z osobami w kryzysie bezdomności myślę, że sama bezdomność, tak czuję, to jest szereg różnych czynników. To nie jest tylko brak dachu nad głową, ale również to, jak się czuje dana osoba. I myślę, że właśnie ten stan psychofizyczny, to niskie poczucie wartości, utrata własnej godności, ogromne poczucie lęku o swoją przyszłość, to powoduje, że jest to jeden z takich głównych czynników, dla których ten kryzys bezdomności jest tak duży.
kryzys jeden, drugi i akurat są teraz na ulicy, potrzebują pomocy, mają problemy z poruszaniem się, no i właśnie są w tej takiej przestrzeni, że to jeszcze nie jest ten powód, żeby karetka przyjeżdżała do nich, no ale tutaj boli, trzeba zmienić opatrunek i jeżeli miałby to być jakiś rys, to naprawdę bardzo trudno jest to opowiedzieć, bo to są jakby i młodzież, i ludzie, którzy na przykład jak najbardziej pracują i mają gdzie mieszkać, ale mają problem z tym, żeby iść na SOR albo no, nie mają pewnej śmiałości też. Spotykam bardzo różnych pacjentów, zarówno w karetce, w terenie, jak i tutaj na Żytniej. Tutaj w gabinecie przychodzą ludzie, często osoby, które mają recepty na leki, na które ich nie stać, potrzebują pomocy. Osoby, które mają przewlekłe rany. Opatrujemy bardzo dużo przewlekłych ran. A także osoby, które po prostu potrzebują jakiejś porady. Boli je głowa, są przeziębione, potrzebują porozmawiać, potrzebują wsparcia. Wiemy i z wiedzy, i z doświadczenia, co należy robić, tylko czasami właśnie takie kwestie, można powiedzieć, systemowe, czyli co, jak komuś pomóc, jak ktoś jest nieubezpieczony, to właśnie co wtedy robić. Dużo innych chorób, ale to jest najgorsze, no ten rak. I jest z tym, no taka, tam mam uszkodzone też nerwy, więc tak jak amputują mi nogę powyżej kolana, to ja już się nie podeprę, a one są za słabe, żeby cały ciężar tak nosić. Co to dla pani ta ich pomoc znaczy? Bardzo dużo, bo ja byłam załamana, bo dostałam skierowanie do szpitala na amputację nadkolanową, a teraz mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Z doświadczenia starszych tutaj kolegów i koleżanek, no to jak najbardziej też są takie sytuacje, kiedy spotyka się tę osobę w kryzysie, pomaga się jej i ona już leci do góry, już się więcej nie spotyka ani na ulicy, ani w tych innych miejscach, po prostu poszło super. Setki, około 1000 osób już miało okazję skorzystać z naszej pomocy. Niestety część naszych pacjentów umarła, ale bardzo mało, jest to kilka osób. Wiele osób bardzo sobie ceni naszą pomoc. Bardzo często zawozimy osoby w kryzysie bezdomności do szpitali. Właściwie tak widzimy też swoją rolę, jesteśmy pomostem między systemem publicznej służby zdrowia a ulicą, z której bardzo ciężko wyjść osobom w kryzysie bezdomności, do tego systemu. Działają w centrum i na obrzeżach miasta. Docierają wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Nikt nie oczekuje, ale i tak bardzo często je słyszymy. Jakby też w sumie. Słowo dziękuję. Tak. Nie, oczywiście nie zawsze, bo są czasami takie osoby niezbyt chętnie przyjmujące pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o zdecydowaną większość, to nasi pacjenci są naprawdę bardzo wdzięczni, otwarci, szczerzy. Moim zdaniem najważniejsze w tej pomocy to jest widzieć pacjenta jako człowieka, jako każdego innego pacjenta, którego byśmy spotkali w każdym innym miejscu, bo Ambulans Serca to nie jest tylko fundacja, która się zajmuje pomocą medyczną, osobom w kryzysie bezdomności. My pomagając medycznie jesteśmy w stanie zdobyć zaufanie, nawiązać relacje z naszymi pacjentami. Tyle w życiu mnie złego spotkało, a teraz nagle tyle dobra i po prostu wstąpiła we mnie nadzieja i radość taka życia, którą zawsze miałam, ale teraz, no, ponieważ tyle się złego stało, to straciłam, a dzięki nim właśnie znowu zaczęłam z nadzieją patrzeć w przyszłość. No, znaczy, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Tak, no w jednych miejscach tam się jest troszkę lepiej, bo tutaj na przykład jest rzeczywiście lepiej. Natomiast tutaj widzę, że to się przesuwa.
Tak. I to wygląda, że pani ma... Boli. Z boczku, z prawej strony, tu z boku, nie to, tamto i tył tak jakby, znaczy tamta rana. No ta to boli tak jak świeża rana, też nie fajnie. Jeżeli chodzi o ambulans serca, to jest dosyć wyjątkowa sprawa przez to, jak bardzo specyficzna jest organizacja, że faktycznie jeździ też karetką i tutaj no jakby pierwszą potrzebą fundacji na pewno jest nowy samochód z uwagi na to, że stary się zwyczajnie sypie. Jest taka specyficzna sytuacja, kiedy trudno jest kupić karetkę używaną, to znaczy jakby wszystkie pojechały na Ukrainę, jest to wyjątkowy moment, kiedy po prostu ona musi być nowa, więc na pewno chodzi o nową karetkę, a reszta rzeczy no to jest po prostu kupienie strojów na przykład dla wolontariuszy. To jest też, niektórzy mają takie możliwości, chęć i zdolności, że na przykład mogą dołączyć jako wolontariusze. Ale ich pomoc nie będzie możliwa bez nowej karetki. Ambulans, którym obecnie jeżdżą wolontariusze, jest już do wymiany. Nowy to koszt około 450 tysięcy złotych. Musimy dużo pracy włożyć w to, żeby osoby w kryzysie bezdomności naprawdę samodzielnie żyły, nie tylko dając im pracę, mieszkanie, ubrania, jedzenie, schronienie, ale też musimy zadbać o to, żeby one wewnętrznie były dostatecznie silne, żeby samodzielnie po prostu funkcjonować później poza na przykład schroniskiem. Opatrują mi rany, mam, zdjęli mi odleżynę, bo ponieważ muszę leżeć, żeby ta noga była lekko w górze, no ale mimo to zrobiła się odleżyna i zdjęli mi tą odleżynę. I teraz, bo to jedna jest sprawa, druga sprawa to jest taka bardzo duża rana, która się powiększa i no ale też mówili, że już jest lepiej. Już tutaj, jak pani widzi, kładziemy biżuterię. Biżuterię z srebro, próba 997. Może nawet i lepsze, kto wie. Także dzisiaj jest pani naszą złotą i srebrną. Chyba nie mamy nic ze złotem, ale to jest naprawdę srebro. Będzie okej? Okay? I będziesz chciał co, kolejną piętnasteczkę, czy? Już co, tutaj ze jakieś takie parę gazików. Ja. Może być, wiesz co, masz mniejszą gazę niż to? Znaczy mam 7 na 7. O, tak, to będzie, to co masz będzie idealne. I będziemy robić drugą owijkę. Spotykamy ludzi z nowotworami, z różnymi poważnymi chorobami. To my tak naprawdę możemy im pomóc, kierując ich dalej, kierując ich z powrotem do systemu, do lekarzy, do szpitali. A to, w czym my możemy się wykazać i co możemy doprowadzić do końca, no to jest leczenie tych ran. Po prostu robimy to, bo dajemy ludziom szansę. Tak, jest to kolejna próba, żeby stanęli na nogi. Jeżeli się nie powiedzie, wykonamy następną. Tak długo, aż stanie na nogi albo umrze. Razem się spotkaliśmy, zobaczyliśmy, jaki mamy potencjał i zasoby i uznaliśmy, że warto coś robić w tym kierunku, żeby pomagać ludziom na ulicy. Dlaczego? No, odpowiedź jest prosta. Wierzymy, że jeśli osoba na ulicy lepiej się poczuje, to stanie się to impulsem do zmiany reszty swojego życia, do tego, żeby ten człowiek wyszedł z tej ulicy. Powiem tak, najprościej będzie, jak pani się ze Milką skontaktuje, bo to i tak ona nas dysponuje, ona będzie wiedziała kiedy. Z panią Milką, tak? Tak, z nią jest najprościej, bo my to się zmieniamy jak rękawiczki, a pani Emilia jest zawsze i wie wszystko. Tak, no i pani Emilia jest za organizację, a my tu jesteśmy... Od roboty.
Tak, zwykły, skromny lekarz, zwykły, skromny ratownik. Bardzo ważne, żeby tego jakby, żeby przepracować w sobie te uprzedzenia, no bo każdy z nas te uprzedzenia ma. Wychowaliśmy się z nimi. I pani też musiała? Ja też, oczywiście. Co było najtrudniejsze? Ciężko mi w sumie stwierdzić. Dla mnie nie było bardzo trudne, bo dużo osób ma problem z tym, żeby uświadomić sobie, że bezdomność to nie jest wybór. Pani Ewo, dziękuję pani za to, że pani nas zaprosiła do swojego domu. Ja również dziękuję, że państwo przyszli. Mam nadzieję, że właśnie wiele osób się dowie o tym i żeby tych ambulansów było, prawda, jak najdłużej, najwięcej, no nawet chociaż jeden, żeby, bo tu jest jeden tylko, a ile ludzi mogłoby skorzystać? Ile ludzi potrzebuje pomocy, prawda? Prawda, tyle potrzebuje, a ci panowie są naprawdę oddanie z całego serca tym swoim pacjentom, także ambulans serca, tak się nazywa ten ambulans. Wolontariusze Fundacji Ambulans Serca to świetny zespół, który każdego dnia pokazuje, co to znaczy nieść dobro, teraz. Czas na nas, bo i oni potrzebują naszego wsparcia. Nowa karetka to nowa szansa, nowa przywrócona nadzieja dla tych, którzy być może już ją dawno stracili.